W tym wideo opowiem ci, jak dojść do siebie po nieudanym multiselekcie i wiem coś na ten temat, ponieważ no nie zdałem w życiu kilka różnych egzaminów, miałem też wiele różnych trudnych sytuacji, od matrymonialnych po jakieś tam rodzinne, no a biznesowe to praktycznie są codziennie. Witam, panie Darku. Postanowiłem do pana napisać, gdyż poziom mojej irytacji osiągnął zenit. Gdy dzisiaj dowiedziałem się, że wynik Multiselectu z listopada okazał się negatywny, mail przyszedł w styczniu. Co tydzień dzwoniłem o ten wynik, i non-stop słyszałem odpowiedź, że jeszcze nie ma, proszę zadzwonić w przyszłym tygodniu. I tak zwodzono mnie przez ten cały czas. Natomiast mojemu koledze mówiono dokładnie to samo, a okazało się, że w skrzynce pocztowej czeka na niego pismo datowane grubo wcześniej. Więc nie rozumiem czemu tak kłamano, skoro wynik był negatywny. Także zapamiętaj jeszcze jedno z tego filmiku, że jak coś ci przychodzi listem z policji po multiselekcie, to z reguły jest dokładnie tak. Czyli jak pewnie zauważyłeś, ten kandydat nie doszedł jeszcze do siebie po niezdanym multiselekcie, zadaje mnóstwo pytań, jest poirytowany, potrzebuje się wygadać, gdzieś ten swój gniew, że tak powiem, skierować w jakąś tam pozytywną stronę. Natomiast każdy z takich kandydatów, być może i Ty, Yy, może właśnie skończyć tą romantyczną przygodę z policją, czy nawet z dziewczyną, nie w sposób, który zaplanował na samym początku. Tak samo mogą się skończyć inne zdarzenia z Twojego życia i dokładnie w odwrotnym kierunku, niż byś chciał, aby się one zakończyły. I to wszystko może wywołać yy, naprawdę szczere uczucie gniewu, buntu przeciwko. Takiej sytuacji. Natomiast y, pozwól mi jednak przedstawić jakiś taki nieco bardziej realistyczny, pragmatyczny obraz tego wszystkiego, bo możesz winić brak szczęścia, możesz winić tego policyjnego psychologa. Jest to w zasadzie bez znaczenia, bo w konsekwencji najbardziej cierpi nie ten psycholog, a cierpisz właśnie ty, który oglądasz ten filmik. I zastanów się przez chwilę, czy wszystko w życiu tak idzie cacy, czy najlepszy sportowiec zawsze wygrywa, czy najlepszy skoczek narciarski skacze najdalej, choćby nawet cztery razy skoczył najdalej, a za piątym razem coś mu tam nie wyszło, czy najlepszy piłkarz pod tytułem Lewandowski czy inny zawsze strzela bramki, czy nie ma czasem jakiejś kontuzji, że jest w gorszej formie i niestety yy, ktokolwiek by to nie był, nie wygrywa on każdych zawodów za każdym razem czy raz po razie. Natomiast jeżeli chodzi o ten nieszczęsny multiselek, zakładasz jednak, że powinieneś dostać się od razu i nie jest wobec Ciebie w porządku, jak się tak nie stanie. Natomiast no, życie jest nieco inne, życie jest nieco bardziej brutalne. Raz jesteś na wozie, raz pod wozem, raz wygrywasz, raz przegrywasz, taka sinusoida, i wiedząc to, a przynajmniej wiedząc ode mnie, powinieneś mieć nieco inną filozofię i zrozumieć, że porażki są po prostu wkomponowane w Twoje życie, jakąś nierozerwalną częścią życia i nie ma tego złego, co by w końcu na dobre. Nie wyszło. I zacznę od takich wewnętrznych ataków niepohamowanej złości. i Jak na nimi zapanować? Zaczynasz się denerwować. Coś przykurego chodzi ci po głowie. Może być to jakieś zdarzenie z tego multiselectu, może być to ta psycholog, może być to ta osoba, co cię tam przepytywała. Musisz jednak w jakiś sposób przeprogramować ten swój mózg, tą swoją mózgownicę, abyś nie oszalał z nadmiaru niechcianych emocji, żeby nie zmieniło się to w jakąś obsesję. I kiedy zaczynasz czuć, że stajesz się znowu wulkanem gniewu, zastanów się szybciutko, w czym tak naprawdę tkwi ten problem. O czym tak naprawdę myślisz? Czy to jest właśnie ten psycholog? Czy to jest ta osoba, która cię odrzuciła? Dlaczego ciebie właśnie ten psycholog uwalił? No, dlaczego ciągle w to nie możesz uwierzyć. Może byłem za młody, może byłem za stary, może uwaliłem test z komputera, może rozmowę. Jestem z Radomia, zdawałem w Warszawie, a tych z Radomia w Warszawie nie lubią. Powiedziałem, że mam dziewczynę, no, powiedziałem, że nie mam nikogo. Była w złym humorze, była przesadnie grzeczna. Także reasumując, musisz zidentyfikować tą rzecz, bo to właśnie. To cię wkurza, i przez to czujesz się fatalnie. I jak to już znajdziesz, to przerób to na coś, co chociaż jest troszeczkę logiczne. Zacznij troszeczkę nawet na siłę racjonalizować całe zdarzenie. I większość koszmarów chodzących ci po głowie jest po prostu spowodowana emocjami, tymi złymi emocjami, i przez nie nieuchronnie będziesz w złym humorze. Część tych złych emocji może być wynikiem porad kolegów, każdy jest oczywiście znawcą po fakcie, każdy ci da solidną analizę, nawet ja, prawda? Ale wierz mi, że, że, że to są analizy z reguły jakieś takie pobieżne, mało szczere, mało profesjonalne i tylko czasami cię zdołują, nawet mogą pomyśleć w ten sposób, a, e, cwaniaczek, prawda, myślał, że tutaj zda. A dobrze mu tak, a jakiś tam makaron mu na uszy yy, na winę. I logiczną argumentacją musisz przeważyć szale tych złych przemyśleń, te, które cię dołują w danym momencie. Inaczej po prostu yy, wpadniesz w błędne koło stresu i nic, tylko wylądujesz w wariatkowie. Jak już to zrobiłeś, to musisz teraz stawić czoła swojemu urażonemu ego, jakiekolwiek by nie było. Oczywiście Twoje ego stanowczo Ci mówi, że to. Psycholog powinien wybrać siebie, a nie kogoś innego, że to ty byłeś tym najlepszym, najlepszym z rodziny, że byłeś znacznie lepszy od innych kandydatów. Natomiast pozytywnym aspektem tego twojego wybujałego ego jest fakt, że przynajmniej myślisz o sobie pozytywnie. Także powinieneś zobaczyć światełko w tunelu, i pomimo, że psycholodzy odwalili ci niezły numer, nie dali ci pierwszej lub kolejnej szansy, a ty z tego powodu się denerwujesz, to tak naprawdę osobą najbardziej wkurwioną na ciebie to jesteś ty sam. I paradoksalnie to ty najwięcej oceniasz samego siebie jesteś sobie sędzią, prokuratorem, adwokatem w jednej osobie jesteś naprawdę zły na siebie, że nie wygrałeś, nie masz dla siebie litości, dołujesz się, jesteś wkurzony. Że nie wygrywasz za każdym razem, i tak naprawdę wymierzasz sobie tą karę większą niż psycholog, który wybrał kogoś innego zamiast ciebie. Ten psycholog już dawno o tobie zapomniał. A ciebie to ciągle dręczy. Także przyjmij tą filozofię, że życie jest po to, abyś z niego korzystał czy korzystała. Natomiast jeżeli założysz, że macie być tylko w ciemię bity przez drugich, to kolejne porażki masz, jak w banku masz, nieuniknione i będą ci one trapiły od tego porannego przebudzenia się do chwili pójścia spać. I sam sobie zgotujesz ten. Fatalny los. Natomiast reasumując to wszystko, cuzamę do kupy, po nieznanym multiselekcie świat się nie kończy. Tak samo nie kończy się po jakimś tam zerwaniu z dziewczyną, zerwaniu z chłopakiem. Nie kończy się nawet po jakichś tragicznych wydarzeniach typu śmierć kogoś bliskiego, prawda, czy nawet w jakichś sprawach finansowych, prawda. Straciłeś wszystko, nie masz na przykład. Z czego spłacić jakieś tam raty w banku. Wierz mi, na tym świat się nie kończy, ale nie pozwól jakiejś negatywnej obsesji rządzić Twoim życiem. Ten etap romansu z policją masz już za sobą i wbrew pozorom jesteś wolnym człowiekiem, kurde. Jesteś wolnym człowiekiem. Masz czas na przemyślenie, zastanów się. Troszeczkę, może warto spróbować na nowo, ale zrób to na spokojnie. Ale jeżeli już zdecydujesz, że tak, to po prostu przygotuj się i podejdź za kolejny rok po raz kolejny. Natomiast ten bagaż doświadczenia z tego niezdanego multiselectu, z tej porażki na pewno ci się przyda. Patrz na świat pozytywnie. Ale też zrównoważenie tak realistycznie, bo czeka cię naprawdę dużo więcej wyzwań, a to było tylko jedno, chociaż bardzo ważne w Twoim życiu. A wierz mi, jak. Dostaniesz się do policji to takich wyzwań, jak, takich stresów, jak na multiselekcie, to będziesz miał całe multum, prawda? Siłą rzeczy mówiłem nieco ogólnie. Trudno dać jakąś taką poradę yy, dobrą dla wszystkich, bo diabeł niestety każdego niezdanego multiselektu tkwi w szczegółach, tego zdanego również są to często czynniki, o których nawet nie masz yy, pojęcia. I kończąc to wszystko po wielu relacjach z nieudanego dla niektórych, a być może i ciebie naboru 2018 zdecydowałem się przeprowadzić kolejny taki trening online, zupełnie darmowy, poświęcony temu etapowi rekrutacji do policji. Trening odbędzie się gdzieś za dwa tygodnie. Potrzebuję zebrać jakąś tam sensowną grupę, która chciałaby tego posłuchać, i jedyne co musisz zrobić. W opisie do tego wideo jest link. Zapisz się na listę mailową, a poprzez te maile yy, powiadomie Cię dokładnie o terminie i miejscu treningu. Wszystko jest gratis, wszystko jest online. No i zapraszam Cię do zapisania się do tego treningu.